naprawdę ruch jest po stronie, i pytanie jest po stronie, czy odpowiedź jest po stronie panów, którzy zainicjowali ten pomysł, ponieważ jeżeli chodzi o budżet obywatelski, tak naprawdę, jeżeli to będzie na tyle dobrze uargumentowane i przekona mieszkańców, to będzie to sfinansowane jako projekt miejski. No bo ja dlatego na początek wspomniałem, że to spotkanie dzisiejsze wiąże się akurat z tym konkretnym pomysłem wydania tych konkretnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o całokształt działań, jeżeli chodzi o rower miejski, tak jak zacytowałem ten dokument, nie bez powodu zacytowałem, tutaj stosowałem swojego sformułowania, w tym dokumencie jest zapisana cała strategia do 2016 roku, jak ten system dróg rowerowych powinien się rozwijać. I wszyscy, jeżeli się orientujemy, jeżeli Państwo się nie orientujecie, to brutalna prawda jest taka, że w 2009 roku ten dokument został opracowany i w 2010 już nie został realizowany. Więc wszystkie sformułowania, które tutaj zostały zastosowane w stosunku do roweru miejskiego, niewiele się zmieniły i niewiele się sytuacja zmieniła, ponieważ ta sieć dróg rowerowych, której również oczekują autorzy tego opracowania, w ogóle nie ruszyła do przodu, albo jest robiona w taki sposób, że ta sieć, tak, nawet w takim szczątkowym charakterze, no, w ogóle nie powstała. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć na pytanie, co mielibyśmy robić, kiedy powiedziałem to bardzo szczerze i odważnie, że od 2009 roku, jeżeli tylko mówi się o rowerze miejskim, to ja panu prezydentowi zalecam działania w infrastrukturę, a dopiero ewentualnie, kiedy ona osiągnie jakikolwiek przyzwoity poziom, i jak mówię, nie infrastruktura taka liniowa, że czekamy na ścieżki wszędzie, tylko samo nawet nastawienie do stref przyjaznych rowerzystom, bo bez tego, proszę mi wierzyć, odważni rowerzyści sobie poradzą zawsze, ale ci, których chcemy na te rowery wsadzić, już sobie nie będą radzić. I obawiam się, że nawet niewielka ilość zdarzeń wystarczy do tego, żeby albo ten hasło rower publiczny w Olsztynie było odczytywane bardzo negatywnie, i to finansowanie się skończy, czyli bo warto też wspomnieć o miastach, w których ten rower miejski się nie przyjął, bo oczywiście warto i dobrze, że mówimy o Warszawie, o Wrocławiu, ale było kilka takich strzałów, które się jednak no, nie przyjęły i też z różnych powodów. No myślę, że pan przedstawi, ponieważ nie wszędzie się przyjął, prawda? Jakie to miasta? Na przykład Rzeszów, gdzie ciężko mówić o sukcesie roweru, jak na przykład... No, znaczy ja może się odniosę do tego, co pan powiedział, bo zostaliśmy troszeczkę wyłani do tablicy. Meritum tego spotkania nie jest budżet obywatelski, ponieważ budżet obywatelski, inicjatywa budżetu pojawiła się dość niedawno, a forma roweru miejskiego, olsztyńskiego roweru miejskiego, plany są, nie są planowane od jakiegoś dłuższego czasu. Nasza inicjatywa zaproponowania tego finansowania pierwszego roku z budżetu obywatelskiego polega na tym, że to jest również kolejny impuls ku temu, żeby doprowadzić właśnie do tej rozmowy i wyciągnięcia wniosków, które mają przyczynić się do powstania tego systemu. Oczywiście wiemy, że budżet obywatelski nie jest w stanie finansować tej inwestycji przez 5 lat pod rząd, czyli całego czasu funkcjonowania kontraktu, tylko może być pierwszym rokiem, kiedy mieszkańcy zdecydują, czy im jest to potrzebne. Naszym sukcesem, cieszymy się z kolegą, że jest to, że właśnie doszło do tych rozmów. Mamy przedstawicieli mediów, którzy promują nasz pomysł. Na naszym facebookowym fanpage'u zainicjowana została bardzo ciekawa dyskusja. Liczymy na to, że wnioski z dzisiejszych, my osobiście tego dokonamy, również przekażemy panu prezydentowi, jak również liczymy, że pan dla pana prezydenta przekaże to, co tutaj zostało powiedziane. Aczkolwiek też nie mogę się do końca zgodzić z tym, że tak jak zgodzę się tutaj z panem prezesem, że nie mamy infrastruktury, znaczy, musimy czekać na moment infrastruktury, z tego względu, że cały czas budowane są nowe drogi. Na przykład teraz będzie budowana obiegowa, podejrzewam, że będzie tam przewidziana ścieżka rowerowa. Czyli nasze osiedla położone na obrzeżach miasta są w miarę nieźle skomunikowane. No, obiegowa to nie obrzeże miasta. Ale mówię, czy jest pan w stanie dojechać na Jaroty ścieżkami rowerowymi stąd? Nie. Zależy, co pan, którą bliżej ma pan na myśli. Ale jest taka możliwość. No nie ma. Jest. No,
to byśmy się mogli długo spierać. Nawet dzisiaj zrobione zostało zdjęcie, na przykład był brakujący taki kawałek na Klasickiego. Tak. 300 metrów dosłownie, tak, jest dalej. 210. Praktycznie jest teraz już połączony aż na osiedle tęczowym, aż ścieżka rowerowa. No, ale nie jest to do końca prawdą. No, ale... Ogólnie chodzi o to, że sama ta dyskusja i temat roweru miejskiego ma być impulsem do... Ja to liczę. To sam pan powiedział, że jakby nie krytykuje w żaden sposób, tylko że to, że w Warszawie jest to rower miejski wprowadzony, spowodowało, że władze miasta zaczęły rysować ścieżki dla rowerów tam, gdzie ich wcześniej nie było, prawda? Więc jest pewien jakby pozytywny impuls i pewna pozytywna tendencja związana właśnie z wpuszczeniem większego ruchu rowerowego w miasto. Być może teraz nie do końca przystosowane do tego, ale my oceniamy, że to jest właśnie ten impuls i ten moment, który pozwoli, żeby to szybciej ruszyło, bo ta dyskusja o rowerze miejskim zaczęła się w 2010 czy 2011 roku. Mówiliśmy, że miasto nie jest przygotowane i co? Miasto stać na... Pan powiedział, że zobaczymy, jak to będzie z tramwajami. Wiadomo, koszt tramwajów jest jaki, a jaki jest roweru miejskiego, więc skoro nie możemy spróbować z rowerem, a próbujemy z tramwajami... No to zupełnie inna ścieżka finansowania. No tak, ale... musimy ale to jest jednak kwota... To ja może jeszcze jedno zdanie. Jeszcze byśmy możliwość jednego komentarza i byśmy dalej przekazali go z przedstawicielem firmy Nexpoint. Proszę bardzo. Proszę. Ja chciałem zapytać, dlaczego nie można iść dwutorowo? Miasto rozbudowuje drogi rowerowe, a Warmia Bus, czyli prywatna firma olsztyńska, nie będzie tego rozwijać właśnie stacje i rowery. To można pogodzić. Znaczy jasne i ja nawet bardzo bym się cieszył. Mnie dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli dwóch firm, dlatego, bo żebyśmy mieli możliwość porównania różnych ofert, a już odnosząc się konkretnie do tego, że pan mówi, że nie wystosowaliśmy zaproszenia, my półtora roku temu ten projekt prowadziliśmy dworzec Olsztyn Stare Miasto. Chcieliśmy ten dworzec trochę ucywilizować, sprawić tam dużo rzeczy i wtedy pamiętam, wysłałem nawet pismo czy maila do państwa z prośbą o dyskusję, bo jednym z elementów tego projektu była właśnie stacja roweru miejskiego przy dworcu zachodnim. Te sygnały wcześniej były, aczkolwiek. No ale cieszymy się, że jesteśmy wszyscy razem tutaj. To jest głównie na tym głównym zależało. No, bo ja się odniosę do tego, co pan zapytał, bo ja się bardzo cieszę, że możemy też osobiście się spotkać i poznać. To jest tak, że intencja państwa była przedstawienie pewnych jakby doświadczeń, które są jakby na skali takiej no większej. Natomiast pamiętajmy, że wszystko i tak odbędzie się w ramach przetargu przez miasto, do którego państwo jak najbardziej możecie przystąpić, jakby to my nie widzimy w tym nic złego, ani nie chcielibyśmy się czuć faworyzowani. Po prostu opowiadamy o doświadczeniach, które te systemy mają. Systemy, tak naprawdę system, to słowo jest dość naprawdę istotne, proszę mi wierzyć. I jakby ilość rowerów, ilość wypożyczeń, ilość jakby obowiązków i skomplikowania pracy przy takim systemie jest dość istotna. Jeżeli miasto miałoby na takie sobie coś pozwolić, to uważam, że no, należałoby to zrobić naprawdę w taki sposób, żeby otrzymać jakość, która spełni oczekiwania, mówiąc najprościej. A żeby to tak naprawdę zrobić, należałoby poznać skomplikowalność tego całego funkcjonowania, ilości, skali. Znaczy, wierzę, że naprawdę zarządzić tak naprawdę dwoma tysiącami wypożyczeń dziennie przy rozbijaniu tego systemu, naprawach, tych wszystkich procesach, które zachodzą, to nie jest łatwe zadanie. Ja nie mówię, że to jest niewykonalne, tylko naszym celem jest pokazanie, że to nie jest łatwe zadanie tak naprawdę, bo ktoś mówi, że prowadzę tylko rowery i wypożycza. To jest naprawdę sztab ludzi, który pracuje z tyłu. W tej chwili zatrudniam około 100 osób, które obsługuje te systemy, które pracuje w sezonie naprawdę dzień i noc. I to proszę wierzyć, że to nie jest łatwa praca. Jakby zawsze można się zmierzyć z tym. Natomiast no, dobrze, żeby tak naprawdę wiedzieć, o czym mówimy. Ale też dobrze, bo nowe stanowiska pracy się tworzą. Nie, bo bezrobocie. Proszę Państwa, w naszej akurat strategii rozwoju firmy patrząc, jakby chcieliśmy pracować z wieloma miastami, no oczywiście jakby nie jesteśmy w stanie być we wszystkich miastach, również osobiście. Pewne elementy jakby my zapraszamy do współpracy partnerów lokalnych, więc jakby to nie kłóci się jedno z drugim. Natomiast tu chodzi bardziej tak naprawdę o jakby to doświadczenie, o jakby pewne patenty, o pewnego rodzaju oprogramowanie, które jest naszą własnością, jakby daje zakres tak dużej funkcjonalności, możliwości funkcjonowania tego systemu, który jest na pewno jakby pewnego rodzaju takim dużym punktem znaczeniowym w całym projekcie. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji?
Co dalej z tym pomysłem? Co dalej z tym pomysłem? Zgłosiliśmy pomysł do budżetu obywatelskiego. Za półtora miesiąca odbędzie się głosowanie na projekty, które zostaną zakwalifikowane do tej ostatniej, no, które przejdą, krótko mówiąc, weryfikacji. No i my nasz pomysł zaczęliśmy promować jakiś czas temu. Wydaje nam się, że jest to bardzo fajna inicjatywa. Ja sam studiowałem w Niemczech, byłem u mojej siostry ostatnio na wycieczce w Hiszpanii tam. Byłem w Londynie, w Sztokholmie, w tych wszystkich miastach ja z roweru miejskiego korzystałem, bo był po prostu tańszy niż komunikacja miejska. Fajnie się zwiedzało, praktycznie był darmowy, tylko kartę trzeba było kupić jednorazowo. Więc my uważamy ten pomysł za wart uwagi, no i będziemy go promowali za półtora miesiąca. Głosowanie mieszkańców, przedstawienie projektów i się tak naprawdę dowiemy, czy ten pomysł się Olsztynianom podoba, czy się im nie podoba. No jeżeli się nie podoba, no to trudno, a jeżeli na przykład przegramy z projektem, który wygra niewielką liczbę głosów, no to będziemy namawiali miasto, żeby w ten pomysł mimo wszystko wejść, znaleźć finansowanie. My zdajemy sobie sprawę, tak jak już mówiłem wielokrotnie, ten budżet obywatelski nie jest z gumy, no tam się nie pomieści wszystkich projektów. Jest kupa fajnych inicjatyw w mieście. Jeżeli nasz projekt zajmie trzecie miejsce, no to nie będziemy płakali. To jest jakby głosowanie, ale mi się wydaje, że to z perspektywy też miasta. Jeżeli miasto zobaczy, o kurczę, no fajny pomysł zaproponowali, no może warto byłoby go zrobić. No, niekoniecznie ze środków budżetu obywatelskiego, ale może z jakichś innych środków. Przede wszystkim jednak chcieliśmy dyskusję wywołać rowerową jakąś. No, jeździmy rowerzystami, tutaj nasi członkowie są aktywnymi rowerzystami, tutaj kolega nawet pracę pisze na ten temat rowerowy, no więc w tym kierunku poszliśmy. Ja się cieszę, no mi się wydaje, że chyba, że podsumowali trochę to nasze spotkanie, czy jeszcze jakieś głosy, tak, to cieszę się, że udało nam się wywołać dyskusję. Czemu miasto nie skieruje się do firm, na przykład do City Banku, który tak jak pan tutaj wspomniał, no ma bardzo dużą sieć rowerową w Olsztynie, w Nowym Jorku. W Olsztynie ma bardzo duże centrum operacyjne, z tego co wiem to są dwa budynki. Poza tym jest firma Michelin, jest też spółka akcyjna, która zajmuje się stróżką szkła. Jest tutaj pan, który wydaje mi się mógłby być zainteresowany, nie chciałbym w jego imieniu absolutnie mówić, również założeniem takiej stacji. Może warto też, jeżeli takie inicjatywy nie znajdą poparcia, czy budżet nie będzie wystarczający, może warto, żeby pan jako oficer rowerowy również nad tym się pochylił. My się też w ogóle bardzo cieszymy, że mamy w Olsztynie takiego oficera rowerowego, który się ze środowiska podobnego do naszego wywodzi, no bo pan przecież jest jakby społecznikiem, tyle, że reprezentującym teraz nasze interesy w ratuszu. Liczymy, że skutecznie. Tak, ja przypomnę, że to około 7 lat starań ze strony społecznej, zanim taka funkcja powstała. No właśnie, to o czym pan, nareszcie doszliśmy do momentu, na który liczyłem i tak naprawdę dla mnie jest najlepszą kwintesencją tego spotkania. Właśnie tego typu dylematy, kogo szukać do partnerstwa, na co się decydować. Czy wykorzystać ten budżet, czy w razie niepowodzenia, chociaż ja uznaję, że w ogóle sama inicjatywa już jest samym sukcesem, że udało się w ogóle złożyć i skompletować dokumentację. Właśnie o ten moment mi chodzi. Ewentualnie kogo możemy do tego zachęcić, zaprosić, czyli o to, co z kolei tutaj pan akcentował, o rozpoczęcie na nowo, tak? No niech to będzie za dwuletnie, ale jak mówię, szczerze przyznaję, że często wywoływane przeze mnie, ponieważ pan prezydent kilka razy pytał o ten temat, ja wciąż twierdzę, nawet dzisiaj jeszcze wciąż twierdzę, że to nie jest ten moment na wprowadzenie, ale nie na dyskusję. Absolutnie. To, co pan teraz zaczął tak poszukiwać zupełnie na gorąco, to jest właśnie to, o co chodzi. I teraz już na poziomie niekoniecznie otwartych debat, chociaż jeżeli będzie taka potrzeba, to zapraszam już wtedy do ratusza i na oficjalne, zupełnie oficjalne spotkania wszystkich zainteresowanych i szukajmy, dyskutujmy. Ale niekoniecznie zastanawiajmy się, czy rower miejski we wrześniu publiczny już powinien, czy na przykład już decydować się na rozpisywanie PFU, czy szukać już wykonawcy. Tylko tyle. Chciałbym, żeby to może wyraźnie wybrzmiało. Temat jest aktualny. Jak mówię, jeżeli będzie potrzeba, to służę pomocą, tak samo jak ja już to oferowałem się do tej pory, tutaj się zjawiam i
będę się starał, żeby wtedy możliwie jak najszerzej Urząd Miejski był reprezentowany, bo to nie tylko sprawa oficera rowerowego. Jeżeli już wchodzimy wtedy w te wszystkie formalne sprawy, warstwy, no to już naprawdę szeroki sztab, począwszy od osób zajmujących się finansami, geodezją, ponieważ stacje muszą przecież być na, jak było to nawet, utwardzony teren i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko to trzeba będzie wtedy uporządkować, zaplanować, ewentualnie dopiero wprowadzać. Także mechanizm uznajmy za nakręcony i teraz korzystajmy z tej energii i oferuję swoją pomoc. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze jakiś głos w dyskusji? To może jeszcze ja jedno zdanie. Dlaczego wyważać otwarty dźwięk, skoro już rozpoczęliśmy tą działalność, mamy to wypożyczanie, mamy stację. Dlaczego miasto, dlaczego inne struktury nie chcą akurat pomóc rozwinąć właśnie to, co już powstało? Jest dorożek, ponad rok to pracuje. Dlaczego nie idziemy w tym kierunku, tylko budować wszystko od nowa? Żebyśmy zostali dobrze zrozumiani, bo naszą intencją nie jest w żaden sposób jak to nazwać, no, dyskredytowanie pana Przemyć albo na przykład tego, że ta inicjatywa jest potrzebna, bo pan robi bardzo wiele fajnych rzeczy, dowozi ludzi, co jest po wysokiej bramy na parze miejscu, tego naprawdę brakowało i tak samo wypożyczalni rowerowych. Mi się wydaje, że chyba bardziej kompetentni będą tutaj moi przedmówcy w tym, bo mi się tak na tyle, na ile ja się znam na rowerze miejskim, a znam się z punktu widzenia użytkownika, bo ja po prostu na tym rowerze jeździłem. Jeśli to było dofinansowywane przez miasto, tak, też by mogły być za darmo dla mieszkańców Olsztyna, tak? Dokładnie, dlatego mi się wydaje, że państwo powinniście chyba, już jakby nie chcecie tutaj wypowiadać, bo to do panów jest raczej pytanie, ale wystartować naprawdę chyba w tym przetargu, tak mi się wydaje, no bo idea roweru miejskiego jest trochę inna, bo państwo wypożyczacie rowery na wyższych stawkach, rower miejski daje szansę pojechania przez pewien czas za darmo, a od jednej minuty do 20, a od 20 do 60 to za złotówkę, tak? Czyli jest być w stanie konkurować w ten sposób z biletami komunikacji miejskiej. Oczywiście nie jest metropolią, więc jeżeli 20 minut... Jeżeli to by się włączyło, prawda, to my możemy tak samo, takie same ceny, prawda? Dlatego nam zależy, żeby stworzyć klimat, żeby do tej dyskusji zaprosić wszystkich, i pana, i przedstawicieli dwóch firm, które u nas się zjawiły, czyli firmy Nextbike i Bike U tutaj. No już powiem szczerze, że Nextbike ma największe doświadczenie, ale my zaprosiliśmy też dużo mniejszej firmy do nas, żeby poznać punkt widzenia i żeby jakby stworzyć klimat do tego, bo my, ja powiem to szczerze, nie widzimy partnera w chwili obecnej po stronie miasta. Bo my się z tym kierowaliśmy na przykład do ratusza, nadaliśmy sprawie drogę urzędową, no a na przykład nie ma z nami prezydenta miasta. Cieszę się, że jest pełnomocnik, ale to zawsze no, z całym szacunkiem, ale to nie to samo, prawda? Oddam głos. Jestem zawiedziony. Mam nadzieję, że na tym poziomie takim bardzo roboczym wystarczyły te moje uwagi i te moje wnioski, ponieważ tak jak mówię, dokładnie to, co powiedziałem państwu, zawsze powtarzam prezydentowi, więc pana prezydenta pogląd, myślę, wyrobi się, jak zapozna się z materiałami, które dzisiaj dzięki chociażby Olsztyn 24 będziemy mogli mieć w internecie. Również państwo tak jakiś protokół czy jakieś sprawozdanie przedstawił, więc to będzie punkt widzenia, który prezydent sobie niezależnie wyrobi, niekoniecznie uczestnicząc dzisiaj w tym spotkaniu. Ja jeszcze raz podkreślam, że to jest tak naprawdę początek drogi, ponieważ i tutaj od razu usprawiedliwię się, dlaczego ani z nazwy, ani też nie wskazuje wyraźnie, że ten jeden przedsiębiorca, który odważył się w Olsztynie tą wypożyczalnię otworzyć, będzie wspierany, ponieważ no nie taka w tym momencie jest rola, ani nawet takiego nie mamy umocowania. Nie można po prostu nam, jako urzędowi miasta, wskazywać przedsiębiorcy, którego będziemy wspierać. Jeżeli mechanizm będzie uruchomiony, to będzie, tak jak zauważył pan, będzie przetarg, w którym będzie można wystartować, wskazując na swoje korzyści, zalety swojego systemu, czy zalety swojej wypożyczalni. Ale już teraz powiem, że te spotkania, które już zapowiadam i zachęcam, nie będą zamknięte. Na pewno
ja ze swojej strony będę informował chociażby Państwa, bo te doświadczenia są właśnie najważniejsze, bo Wy już faktycznie macie tych setki, jeżeli nie tysiące wypożyczeń i wiecie, czy w ogóle te rowery, jak one wędrują po Olsztynie, gdzie ludzie jeżdżą, jakie mają uwagi. Przecież to że od Pana Jerzego wiem, że jest potężna potrzeba jakiegoś wydawnictwa, tak? Takiego typowo turystycznego, rowerowego. To jest może oczywista sprawa, ale potwierdzenie jest w setkach pytań, które dostaje ten, który te rowery wypożycza. Również jest ciekawe, że no jednak to jest namiastka, ale dosyć odważna, że rower oddajemy nie w miejscu wypożyczenia, tylko gdziekolwiek na terenie miasta. Ja kilka razy korzystałem z moimi znajomymi z innych miast z usług i wiem, jakie są jakby słabe punkty, a wiem, jaka to jest korzyść, że człowiek z rowerem do Olsztyna nie musi przyjeżdżać, bo rowery są właśnie no, chociażby u Państwa do wypożyczenia. Więc proszę wybaczyć, że Warmia Bus nie jest tak wprost wspierana, ale no teraz to nie jest ten moment, żeby wspierać. No i chyba to wszystko. W takich ogólnych to wszystko, że wie. Może jeszcze dam szansę się panu profesorowi Znajdzbajkowi powiedzieć i tylko z takim jakby akcentem na może podsumowanie naszej dyskusji, ale też na udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które padło tutaj. Dlaczego? Chodzi mi o to, jakie są różnice między rowerem miejskim, takim jak my to chcemy wprowadzić systemem, prawda, a prywatną inicjatywą, jeżeli chodzi właśnie o koszty, możliwości dla mieszkańców. Znaczy, wydaje się, że troszeczkę została udzielona, myślę, że też będzie przetarg, jakby każdy ma możliwość startowania, zwłaszcza, że Państwo macie już doświadczenie, tak, pewnego rodzaju. Więc tak naprawdę to należy spełnić pewne parametry, które miasto będzie oczekiwało. Jeżeli ktoś spełnia te parametry, to nie widzę przeciwwskazań. Natomiast wydaje mi się, że trochę nasza tkanka jest bardziej skomplikowana. Bym powiedział, ten system składa się z większej ilości elementów, zapewnienia, tak jak właśnie mówiłem, call center czy obsługi klienta, bo tak samo ma komunikacja miejska, tak? Pewnego rodzaju opłaty, które są zautomatyzowane poprzez przelewy czy stosowanie kart kredytowych. 24 godziny na dobę dostępność tych rowerów, ich relokacja. Pewne elementy powodują, że jest to bardziej rozbudowany, skomplikowany system. Natomiast nie zrozumieć mnie tak, że zaprzeczam, że Państwo nie są w stanie tego zapewnić czy zrobić, bo uważam, że wszystko można rozbudować do pewnego poziomu i Państwo jesteście, myślę, że na pewno przez miasto mile widziane jako lokalny partner, żeby być wspieranym i wystartować w takiej części. Jeżeli tylko spełnicie Państwo oczekiwania miasta, czy poziom, który oni oczekują w tym, no to myślę, że to nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast podkreślam, system jest tak naprawdę czymś więcej niż tylko rowerem na ulicy. On zapewnia szereg funkcjonalności usług tak naprawdę, bo tam są i reklamacje, tam są i płatności, tam są i pewnego rodzaju materiały informacyjne, i partnerstwa, konkursy, tam są pewnego rodzaju, tam się dzieje dużo jako w takim społecznym medium, które oprócz tego, że przemieszcza, to jeszcze daje pewne wartości dla użytkowników. Że, no, ja nie mówię też o infrastrukturze, bo to nie chciałbym po prostu porównywać cen inwestycyjnych jednego czy drugiego, bo to jest sobie wtórna rzecz w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Państwo mieliby ochotę spełnić wszystkie parametry, bo to jest wyzwanie i to się nie boję użyć tego słowa, to myślę, że no, każdy jest, że tak powiem, w zawodach, nazwijmy to, mile widziany. Miasta jest coś takiego jak partnerstwo publiczno-prywatne. Może warto byłoby nad tą formułą się zastanowić i pochylić. Znaczy to jest poniekąd rower miejski pewnego rodzaju partnera, formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, pewne środki w interesie publicznym są wkładane też przez prywatne firmy w postaci no, na przykład reklam, które się tak na stacjach i na rowerach mogą pojawiać. No może nie taka ustawowa, podstawowa formuła, ale coś w tym desem. Mniejsza jednak o to, ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, że tutaj dwie godziny ostatnie, może z małą obsłówką, spędziliśmy w takie miłe popołudnie. Szybko minął czas. Jak szybko minął, to mi bardzo miło. Mi się wydaje, że mojemu koledze Maćkowi z inicjatywy Olsztyńskiej Rowery Miejskiej też jest bardzo miło. Ja w imieniu swoim i całego Stowarzyszenia Wizja Lokalna chciałbym serdecznie podziękować. Dyskusje następne przynosimy do paneli dyskusyjnych gdzieś na zewnątrz, nie wiem, na papierosa, na kawę. I dziękujemy też bibliotece za to, że nas gościła. Niestety biblioteka też ma pewne swoje ograniczenia,
a mianowicie to, że alarm jest włączany o 19. Więc dziękujemy bardzo i do zobaczenia, mam nadzieję, że to nie będzie na nasze